Halo, witamy Państwa serdecznie. To już tradycja. 20. jubileuszowy wyścig Bałtykę Kartonosze zawitał do Zbąszynka. Cieszymy się, radujemy jak sportowcy i jako ci, którzy wiedzą, że są wśród sportowych przyjaciół. Dzień dobry Państwu, pięknie Państwa witamy. Dzisiaj przed kolarzami trzeci etap wyścigu. Zapowiadają się wielkie kolarskie sportowe emocje, bo stawka zawodników jest znakomita. 102 kolarzy walczy o zwycięstwo w całym wyścigu i na poszczególnych metach etapów. Od prologu, który rozpoczął się w Kołobrzegu i tam zwyciężył Piotr Gawroński, kolarz ekipy CCC Polsat Polkowice. Później kolarze wczoraj finiszowali w Gryficach. To było w samo południe i wygrał Tomasz Kiedyś, ekipa CCC Polsat Polkowice, i założył żółtą koszulkę. To jest 7 palców czy 6? 6 palców. Jeden ukrył, a więc 6 palców pokazał. Proszę Państwa, przedyfikacja. Najlepsi kolarze, którzy liderują w tych klasyfikacjach, a więc niech Państwo patrzą i niech Państwo podziwiają. Tomasz Kiedyś, to żółta koszulka, Bankę BGŻ, i serdeczne brawa dla lidera wyścigu, tak jak zawsze w Zbąszynku, gdzie są serdeczni, mili, wspaniali, sympatyczni ludzie. Koszulka najlepszego sprintera jest w posiadaniu znakomitego kolarza niemieckiego Martina Grundera. Brawa dla reprezentanta Niemiec. Górską koszulkę także ma Tomek Kiedyś, a jedzie w niej Mikołaj Michajłow. Kolarz zgodnie z wybiciem zegara. Dzień Państwo, wystartowali 114 km. Dziękujemy serdecznie. No i teraz już Państwo wychylajcie głowy w lewo albo w prawo, ale nie przekraczajcie linii, tak żeby nie znaleźć się na drodze kolarskiej rywalizacji. No pędząc niesamowitą prędkością, teraz jeszcze nie będziemy mieli pierwszej premii, na następnym obrożeniu jest premia punktowa, ale już widać pierwsze kolarskie rozruchy. Tak to się mówi, tam jest dużo sprinterów, dużo kolarskich rozrabiaków, którzy czują się jak ryby w wodzie, kiedy pędzą po płaskiej nawierzchni. I niech Państwo patrzą pomarańczowi kolarze. To ekipa lidera, to ekipa CCC Polsat Polkowice i Sylwester Janiszewski już wyskakuje do przodu. Sylwester Janiszewski i Paszek i Kamil Gimranek na drugi i Mateusz Kowa i wszystko niesamowicie mocnym tempie. I przejechania tu sędzia główny pilnująca, żeby wszystko odbywało się zgodnie z zasadami fair play, zgodnie z zasadami. Atakować będą pozycje, by zdobyć niebieską koszulkę. Banaszek BDC, Banaszek Nieruchomości, by zdobyć koszulkę najlepszego sprintera wyścigu. A więc uwaga, już pierwszy pilot, już drugi pilot i już widać tam niesamowite zamieszanie w tym kolarskim peletonie. Z daleka widać pomarańczowe koszulki polskiej ekipy zawodowej, ekipy CCC Polsat Polkowice. Z
są niebieskie koszulki na baraszek. To klasyfikacja jednocześnie sprintera. Oj, widać i żółtą koszulkę. To jest, są kolarze banku PGZ, którzy też mają znakomitych sprinterów, ale ktoś wyskoczył do przodu tam po prawej stronie, to chyba kolarz z ekipy BDC, bo tam niebiesko zaczyna nam się robić, mocno naciska na pedały, to chyba Damian Walczak, ale mówię chyba, zaraz się przekonamy, niebieska koszulka kolarza mocno, on wygrywa, brawo, 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 ale pięknie, wspaniale, efektowne zwycięstwo i niech Państwo sobie wyobrażą, to jest Mateusz Komar, Mateusz Komar, BDC wygrał pierwszą premię. Panie Janie, oddaję głos, bo my pędzimy w kierunku na Siedlec. Tak, jeszcze jedno okrążenie, ale tam my musimy przed kolarzami, bo nie przepuszczą nam, jak to nie chcę mówić, że chłodziwemu nie poprzeciwia. A jednocześnie muszę Państwu przyznać się z ręką na sercu. Na całej trasie nigdzie nie było tak wspaniałej publiczności. A więc Zbąszynek wygrywa. Na razie byliśmy w Kołobrzegu, byliśmy w Gryficach, byliśmy w Nowogardzie. Zbąszynek, kochani, jesteście wspaniali, a wiadomo, sport to wielki teatr. Potrzebuje widowni, potrzebuje widzów, którzy znają się na sporcie, którzy wiedzą, że kolarstwo to jakżeż trudna dyscyplina sportu. Tu nie da się oszukać, omamić. Tu trzeba pędzić po 200 i więcej kilometrów. I jak oni tam jadą, Giro d'Italia, tak widać. I wiem, jak Państwo serdecznie powitacie kolarzy, bo oni zasługują na to, bo to jest niebywale szybki etap. To jest 50 km na godzinę. I czy jest samotna sylwetka kolarza w niebieskiej koszulce? I oczywiście nikogo nie może być na jezdni. Chowamy się. To jest prędkość 60 km na godzinę. Tu nie ma żartów. To jest wielki pojedynek kolarski. Młodzieży, jest samotny kolarz i Państwo go witają i oklaskują. Fenomenalna jazda, fantastycznie. To jest Marcin Sapa, Marcin Sapa z ekipy Banki, z ekipy BDC. A więc przypomina nam, że w Złotoryi zdobył tytuł mistrza Polski, że jest wybitnym polskim kolarzem, że wygrywał wielką drugą pozycję. O, druga minuta straty, minuta straty, minuta straty, minuta straty. A na czele tej grupy kolarzy, tego peletonu, widzieliśmy także Dominik. Dominik do tyłu, Daniel, weź go. Chodź do mnie, to nie ładnie, stój koło barki. Chodź koło barki. Stój koło barki. Zaraz pojadę. Thank you.
jednocześnie nowy lider klasyfikacji najlepszych sprinterów, Marcin Safa. Jak wygra tą premię? No już niedaleko, jeszcze jest na czele, ale widzą Państwo, jaki tam kocioł w tym telefonie. Tam się kosztuje, jak w kolanskim tygru. Wszystko robią, żeby dopaść jednego Polaka. Czy da radę? Czy jeszcze Marcin da radę? Coś jest, oklaskujmy. Wielki wyczyn. Marcin Safa. Marcin Safa. Coś niesamowitego. Ależ wyczyn. I jest ta przewaga. Jedzie z dokładnością szwajcarskiego zegarka. Tam naciskają, szaleją z kolarskiego zdenerwowania niemieccy kolarze. Atakują Rosjanie. Jest pomarańczowa ekipa CCC Polsat Polkowice ze swoim liderem, ale na czele jest polski kolarz Marcin Safa. I przewaga, panie sędzio, ile tam jest przewagi? Ile trzy? 45 sekund przewagi, a na czele telefonu przesympatyczny bułgarski kolarz z ekipy Szyma Zapę, niemiecka koszulka PDC Emal Kwol. Wielki wyczyn Polaka, wielki wyczyn Polaka, Marcin Safa. Ale niech Państwo zobaczą, jak tam mocno go atakują, jak tam się zrobiło i kolorowo od tych niemieckich koszulek. I pomarańcowi mają lidera Tomasza Kiedysia. Już wiadomo, że Marcin Safa wywalczył tę koszulkę najlepszego sprintera. A teraz kolejni kolarze walczą o punkty tej klasyfikacji sprinterskiej. I wygrał. 31 sekund przewagi. Marcina Safy. 31 sekund bliżej, ale on jeszcze jedno okrążenie. Proszę, jak mocno pedałuje. Ileż tutaj nam radości sprawił Marcin Safa. Jeszcze jest na czele. Już się ogląda. Najlepszy sprinter wyścigu. Marcin Safa. Brawo, Marcin, brawo. Brawo. A Polkowice na prowadzeniu mocno kontrolują. 7 sekund przewagi. Ale jeszcze będzie walka o etapowy sukces, o etapowe zwycięstwo. Mili Państwo, jeszcze wody techniczne. Już ten kolarski kociołek, już tam nie ma Marcina Safy na czele peletonu, nie ma na czele wyścigu. Uwaga, bo tam po lewej stronie, o po naszej, idą mocno kolarze ekipy CCC Polsat Polkowice. Jest żółty lider, jest niemiecki kolarz. Kto wygra? Polacy, Polacy ostro finiszują i niebieski to chyba nasz Wadecki, ale pięknie Syla! Fantastyczny finisz! Jakie to było cudowne zwycięstwo polskiego kolarza! To on jest pierwszy, to on jest w tym wielkim stylu, to Grzesiu Stępniak, o którym mówiłem, że wygrał wczoraj i wygrał dziś. Grzegorz Stępniak z przewagą na luzie kolarskim. Grzegorz Stępniak wygrał przed Państwem trzeci etap wyścigu Bałtyki Karkonosze. A teraz już tylko będzie dekor. I Marcin Safa, brawa dla Marcina. A Grzesiu Stępniak wygrał etap i to w jakim cudownym stylu.